Cześć, cześć moi drodzy, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Tak jak przed chwilą mogliście zobaczyć, takie malutkie przygotowanie. Zaczynamy za kilka dni zdrapmasy w środę, także w tym roku również podejmuję się zdrapmasą. Troszeczkę to będzie ciężkie wyzwanie, bo nagrywanie codziennie filmików jest nie lada wyzwaniem, tym bardziej, że pracuję, także zobaczymy. Mam nadzieję, że temu podoła mi w tym roku. Jak mogliście zobaczyć, widzieliście koperty przygotowane, kalendarze i oczywiście za chwileczkę Wam pokażę nagrody. Będzie również i w tym roku konkurs. Oczywiście wytłumaczę zasady. Na początek może Wam pokażę, co będziecie mogli zobaczyć w tych strapmasach. Na początek Wam pokażę kalendarze. Mamy kalendarze świąteczne i oczywiście taki mini kalendarzyk hiszpański. Tak jak Wam obiecywałem, z numerem 13, 12 była przegrana, także mam nadzieję, że tutaj będzie wygrana. Jeśli chodzi o kalendarz polski, no to oczywiście świąteczne odliczanie z roku 2019 czy też 18, już teraz w sumie nie wiem. I oczywiście tegoroczna zdrapka Winter Magic Million. Zdrapka belgijska, kalendarz belgijski z numerem 6 i słuchajcie, mam tutaj również kalendarz polski z numerem 6, także mamy dwie szósteczki. Zobaczymy, co te szósteczki nam tutaj przyniosą. I oczywiście, tak jak w zeszłym roku, będę drapał po jednym okienku każdego dnia. Tutaj mamy tylko 15 prezentów, także zakończymy ten kalendarz w dniu 15. Winter Magic, belgijski kalendarz, mamy 31 okienek, także 24 grudnia dodrapiemy tutaj do końca, także no, jestem bardzo ciekawy tych kalendarzy. Teraz Wam pokażę kalendarze ze słodyczami, kosmetykami. W tym roku tutaj postawiłem na kalendarz M&M's, taki 3D, tak jak tutaj widzimy. I tutaj on jest taki właśnie oto piękny. No tutaj muszę chyba, jak to zrobić, może tak pokażę. Jest on właśnie taki, tak on wygląda, także bardzo, bardzo fajny. Kosztował on 10 euro, także zobaczymy, czy zawartość tego kalendarza będzie warta tej ceny. Jeśli chodzi o wygląd tego kalendarza, no to jest on bardzo, bardzo fajny. O właśnie, tak jak tutaj na obrazku widzicie, także tak on wygląda w całości. Także bardzo taki spory kalendarz. Teraz Wam pokażę ten duży kalendarz. On też mi się tutaj nie zmieści, no po prostu jest olbrzymi. Kalendarz z Niemiec. Zakupiłem go dzięki kanałowi Marta Józef, dzięki Marcie. Ona mi podała namiar na stronę niemiecką, także udało mi się jeszcze zamówić ten kalendarz z Niemiec. I słuchajcie, no po prostu z tego co widziałem z tyłu, to są super produkty. Są tam tylko dwa takie zapychacze, no ale mimo wszystko naprawdę ten kalendarz się opłaca kupić. Kosztował on 80 euro. A zawartość jest powyżej 350 euro, także no po prostu super. I właśnie jest dużo takich produktów, co sam używam, także no też również z tego względu zakupiłem ten kalendarz właśnie z firmy Biotherm. Bardzo mam dużo kosmetyków, także na pewno mi się wszystko tutaj przyda. Na odwrocie jest ściąga, tam patrzyłem, co tam mniej więcej będzie, no ale Wam tutaj nie pokażę, żeby tutaj nie psuć zabawy. Dla mnie również będzie to zabawa, bo oczywiście nie wiem, w którym okienku co się znajduje. Jeszcze Wam pokażę, jak on w środku wygląda, tylko muszę wyciągnąć go z tego opakowania. Także już się dobrałem do tego kalendarza. Sami zobaczcie, jak pięknie wygląda w środku. I oczywiście, no zapomniałem powiedzieć, że tu są same takie duże marki: Yves Saint Laurent, Prada, Diesel. No po prostu Armani, również będą perfumy męskie, także w przeliczeniu za jeden produkt wychodzi 3,30, a naprawdę niektóre produkty są warte około 30, 40, nawet 50 euro w przeliczeniu na ceny belgijskie, także nie wiem, wydaje mi się, że kosmetyki w Niemczech są troszeczkę tańsze niż w Belgii, bo tak
popatrzyłem mniej więcej, to mi się wydaje, że jakbym zliczył wartość tego kalendarza, to wyjdzie więcej, około 400 euro, także wydaje mi się, że w Niemczech są troszeczkę tańsze ceny. I tutaj do tego kalendarza zamówiłem go oczywiście w internecie. Otrzymałem również 3 takie próbki gratis. Tutaj coś takiego z Lancoma, również tutaj taka fiolka i tutaj próbka perfum Lanter di Givenchy, także takie jeszcze gratisiki. Także naprawdę ten kalendarz bardzo się opłacało kupić. Także każdego dnia będziemy otwierać tutaj jedno okienko i już w środę 1 grudnia otworzymy tutaj jedyneczkę. Także już nie mogę się tutaj doczekać. Teraz Wam może pokażę nagrody. Oczywiście w tym roku również będą nagrody dla osób, które będą śledzić moje zdrapmasy i będą zapisywać wyniki. Już tłumaczę zasady. Oczywiście będzie trzeba śledzić moje zdrapmasy, zostawiać łapeczki w górze pod filmikiem i oczywiście jest to konkurs dla subskrybentów, także jeżeli ktoś jeszcze nie subskrybuje mojego kanału, bardzo serdecznie zachęcam. W tym roku będzie jedna duża nagroda plus 3 nagrody pocieszenia, także za chwileczkę Wam pokażę nagrody. Jeszcze Wam powiem, może pokażę koperty. Tutaj już mamy w tych kopertach wszystkie zdrapki. Zdrapki polskie, belgijskie, te zdrapki z choinki również włożyłem do kopert, żeby było łatwiej. Tak właśnie chciałem z początku te koperty włożyć w choinkę, no ale niestety mi się nie udało. Także mamy te same koperty co w tamtym roku, ale oczywiście zawartość inna. Także one już tutaj są przygotowane. Także mamy tutaj koperty i mogę Wam zdradzić, że zdrapki polskie mamy za kwotę w tym roku 270 zł, troszeczkę więcej niż w tamtym roku. Mam nadzieję, że wynik będzie lepszy niż w zeszłym roku, bo niestety zdrapki polskie się tam nie popisały. Jeśli chodzi o zdrapki belgijskie, to w tym roku mamy większą ilość. Mamy tutaj zdrapki za 200 euro. W zeszłym roku fajnie nawet wyszły zdrapki belgijskie, także no tutaj postawiłem bardziej na zdrapki belgijskie. Mamy dużo zdrapek świątecznych. I w tą kwotę są wliczone te oto kalendarze. Także mamy tutaj kalendarze w sumie za 15 euro i tutaj kalendarz polski za 25 zł. Także te kalendarze są wliczone w te drapingi, w tą kwotę. I co będzie trzeba zrobić? Oczywiście trzeba śledzić zdrapmasy i każdego dnia zapisywać, ile udało mi się wygrać w zdrapkach polskich i w zdrapkach belgijskich. Także będzie trzeba napisać w 24 odcinku we Wigilię, ile udało mi się wygrać łącznie ze zdrapek polskich, czyli kwotę w złotówkach i kwotę w euro. Jeżeli tutaj wygramy coś w zdrapce hiszpańskiej, to też doliczamy tą kwotę, bo mamy również tutaj zdrapkę w euro. Także jeżeli tu będzie wygrana, to również doliczamy. Także coś takiego. W zeszłym roku były troszeczkę inne zasady. W tym roku no, trzeba napisać dokładną kwotę. Jeżeli ktoś się pomyli, tam, no, to niestety nie bierze udziału w konkursie. Tak się zastanawiałem, jak to troszeczkę obejść. No ale niech będzie tak, że po prostu trzeba śledzić te zdrapmasy, zapisywać i oczywiście nagrody będą dla osób, które poprawnie napiszą wynik. Jeżeli ktoś się pomyli, no to przykro mi, ale niestety nie bierze udziału w konkursie. Także tak wyglądają zasady. Konkurs, tak jak mówiłem, 24 w ostatnim odcinku trzeba napisać w komentarzu. Oczywiście komentarze będą ukryte i będziecie mieć czas do 3, powiedzmy, stycznia 2022 roku na zgłoszenie. Także zostawiam taki dobry tydzień, żeby po prostu sobie dobrze wszystko obejrzeć. Zdaję sobie sprawę, że to taki okres świąteczny, może nie wszyscy będą mieć czas śledzić każdego dnia, co tam będzie się działo w tych zdrapmasach, także zostawiam taki ekstra tydzień, jak w zeszłym roku i 4 stycznia powinien się pojawić odcinek z wynikami konkursu. Także tak wyglądają zasady. Jeżeli ktoś jeszcze do końca nie rozumie zasad, to zapraszam do opisu
pod filmikiem, tam będą wszystkie informacje. I również chciałbym zaznaczyć, że w opisie pod filmikiem również możecie znaleźć playlistę do wszystkich odcinków z Drapmasów. Każdego dnia oczywiście będę tą listę aktualizował. Także tak wyglądają zasady. Teraz Wam pokażę nagrody, co można wygrać w tym konkursie. Także tak jak mówiłem, będzie jedna taka większa nagroda, po prostu z tego względu, że przesyłki tutaj tak zdrożały ostatnio, że po prostu szok. A nie wiem, jak tą przesyłkę jeszcze wyślę. Czasami tak robiłem, że prosiłem jakiegoś znajomego, znajomą, która jechała do Polski, żeby po prostu wysłała tą przesyłkę. A tym razem właśnie nie wiem, może tak się uda, że również tak zrobię. No ale póki co na to się nie zapowiada, także mamy taką jedną większą nagrodę i mamy takie trzy mniejsze. Także najpierw pokazuję tą większą. Tutaj mamy czekoladkę Toblerone szwajcarską. Tutaj mamy taką maskę do włosów. Tutaj mamy jeszcze, może zacznę od słodkości, Milky Way'a, Haribo. Co tutaj jeszcze mamy? Taki batonik z orzeszkami. Tutaj takie mini batoniki Snickers, Milky Way. Tutaj dalej mamy również takie słodkości. Coś takiego. Tutaj mamy taką czekoladkę 500 euro. Także taka 500 również mi się udało wygrać w tym roku. Także taką 500 Wam chcę tutaj podarować. Tutaj również taka guma Mało Mam. Tutaj mamy różne takie gumy. Batonik Fitness. Milky Way, również taki Mało Mam. Także to chyba wszystko ze słodkości. To może tak przesuniemy troszkę. I tutaj w dalszym ciągu mamy taki zestawik. Bardzo fajny. Tutaj mamy taki spray do ciała i balsam do ciała dla kobiet z takimi gwiazdkami. Tutaj również mam taką maseczkę kaktus. Tutaj również dorzucam takie próbki perfum Bulgarii męskie i tutaj mamy damskie Escada. Oczywiście nie może zabraknąć gadżetów od Lotto. Tutaj taka skrobaczka, myślę, że taki temat na czasie. Tutaj taki odblask, siódemeczka na szczęście, brelok, drapak i jeszcze mamy taki ołówek od Lotto i jeszcze takie moje gadżety, taka linijka, również brelok, brelok drapak i taki długopisik z napisem Mega Zdrapki. Także takie mamy tutaj gadżety. Oczywiście jeszcze dorzucam do tego magnesik z Belgii plus taką piękną pocztóweczkę. No sami zobaczcie, jak zobaczyłem tą pocztówkę, to oczywiście zakupiłem od razu więcej, z takim kotkiem i tutaj Bruksela. Także mamy takie nagrody i taki właśnie magnesik również z Brukseli. Także tak wygląda ta duża nagroda. W tym roku nie będzie zdrapek z tego względu, że wszystkie zdrapki, jakie miałem, no to powkładałem do kopert, żeby po prostu było coś na zdrapmasy. Niestety nie mam takiego dostępu do zdrapek jak inne kanały, także postanowiłem, że w tym roku będzie taka nagroda bez zdrapek. Ale dzięki temu wszyscy mogą brać udział w konkursie, osoby pełnoletnie, niepełnoletnie, bo oczywiście w tej nagrodzie nie ma zdrapek. Teraz Wam pokażę trzy dodatkowe nagrody pocieszenia. Nagrodami pocieszenia będą również takie same pocztówki. Zobaczcie. Wszystkie trzy takie same. No po prostu tak mi się te pocztówki podobają, że musiałem więcej zakupić i myślę, że Wam również się spodobają i takie magnesiki. Także postanowiłem na takie nagrody, postawiłem na takie nagrody pocieszenia z tego względu, że wiem, że dużo osób wcześniej brało udział w konkursie, głównie dla magnesu z Belgii. Także tutaj będą takie większe szanse na wygranie i oczywiście jeśli chodzi o wysyłkę, to będzie o wiele łatwiej niż po prostu z taką większą paczką. Także mamy trzy takie nagrody pocieszenia. Tutaj oczywiście ten magnesik z tą karteczką ląduje do tej dużej nagrody, a tutaj trzy takie dodatkowe
nagrody. Także co, mam nadzieję, że takie nagrody Wam się tutaj podobają, że będziecie chętnie oglądać moje zdrapmasy, chętnie brać udział w tej zabawie, zapisywać wyniki. Mam taką nadzieję. Już 1 grudnia w środę zobaczycie pierwszy odcinek, zobaczymy otwarcie tego pudełeczka, zobaczymy, co tutaj się kryje w dniu pierwszym w tych kalendarzach i zobaczymy, co kryje się w tej jedyneczce. Także już w środę zapraszam Was na pierwszy odcinek, zobaczymy, co właśnie tutaj się kryje. Mam nadzieję, że będziecie właśnie śledzić moje zdrapmasy i oczywiście, że będziecie brać udział w tym konkursie. Także na dzisiaj to już wszystko. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę i widzimy się już w środę. Trzymajcie się, pa, pa.